Cześć, tu Jaromir, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z gry Stellaris, gdzie gramy korporacją Gateway. No dobrze, czas najwyższy w tym momencie dalej kontynuować naszą przygodę. Niech ja sobie tylko odświeżę, na czym ostatnio skończyliśmy. Na przygotowaniach zdaje się do tego, do walki z Worlonami, bo oni się na nas już tutaj zastrzegają. Siła floty większa. Oj. Niedobrze. Jak mamy z tymi naszymi? Tu trzeba do Argosa, do floty Mortem 01 dobudować 3 korwety przynajmniej. Czy my możemy już niszczyciele? No właśnie nie możemy na razie niszczycieli. Ja chyba dlatego czekałem. Ale ile mamy do niszczycieli, jeśli chodzi o naukowe badania? Łohoho, strasznie dużo, więc nie ma co czekać. Najwyżej później poprzedzielamy to wszystko. Mamy mało w ogóle minerałów, więc zaraz, spóźnimy to wszystko, niech sobie to idzie. Musimy też zadbać o rozwój, dlatego że za chwilkę zostaniemy w tyle, jak nie będziemy tutaj rozwijać się. Bazy gwiezdne są takie sobie na razie. Co możemy upgrade'ować? Na razie w sumie nic. Bo nie mamy minerałów. Co tu się dzieje? Riva VIP Flap w układzie Kuiper. Gdzie to jest przede wszystkim? A, to tam. Jakaś cywilizacja, wczesna epoka kosmiczna. Posterunek obserwacyjny. To może być potencjalnie niebezpieczne, bo jak to jest już na etapie wczesnej cywilizacji kosmicznej, dajmy może szybciej, to problem może być taki, że oni się tutaj nagle no, mogą zrobić cywilizacją kosmiczną. No i wtedy będzie przekichane, bo nam zajmą tam te układy. Na razie inwestujmy w... budowę różnego rodzaju stacji badawczych. Ojejku, jakąś chrypkę mnie tutaj chwyciła. Znaczy nie stacji badawczych, tylko stacji górniczych. Tutaj warto byłoby wysłać statek konstrukcyjny. Czy on może tam gdzieś leci? Buduje stację badawczą. No to musimy go tutaj wysłać. Co tu mamy? Alpha Centauri 3. Zgodnie z oczekiwaniem statek ISS Remembrance. Czyli wygnaniec zlokalizował źródło nadawanego z powierzchni komunikatu. Wydaje się, że ona nietknięta przez obcych, ale na wzgórzu na południowej półkuli stoi samotny monolit z jakiegoś gładkiego białego minerału. To z niego wychodzi sygnał. Sama konstrukcja powstała z myślą o długiej wieczności, a nie akustyce. Oficer naukowy DXI robi wszystko, by sporządzić specyfikację projektu specjalnego, który pozwoli odszyfrować informacje przenoszone przez ten sygnał. Komunikat albo wpływy znaleźć nadajnik. Weźmy tą Alpha Centauri tutaj i możesz się zająć tym projektem badawczym od razu. Statek konstrukcyjny. Ty od razu leć tutaj, placówkę buduj. Bo ten układ jest bardzo fajny i musimy go przejąć jak najszybciej. Właśnie, przy okazji można by przemianować tutaj ten układ. Mamy propozycję właśnie od Wojciecha, żeby nadać nazwy planet. Więc od razu bym nazwał też układ, dlatego że później się będzie mi strasznie mieszało. O ile tam jeszcze Alpha Centauri i coś tam to jeszcze można przecierpieć, o tyle pozostałe wolę jednak pozmieniać. Czyli zamiast układu Zedran weźmiemy układ Estevan. Estevan, tak? Dobra. I od razu się przemianowało na Estevan 1. To nawet jest szybsze, bo teraz wszystkie planety się automatycznie, widzę, nazwy pozmieniały, co jest dobre. Bo my wiemy wszystko, co jest co. Argos jest na Argosie, tak? To jest bardzo dobrze. Renfrewshire jest na Syriuszu.
Więc tutaj powiedzmy jest pewna niejednoznaczność, ale nie będę tego zmieniał. No i Ziemia to jest Ziemia. Dobra. Zaginiony statek, część pierwsza. Po zajęciu przez Voronoi układu Bax, Bax jest układ tutaj, statek korporacji ISS Stevador, to jest właśnie ten statek konstrukcyjny, został ściągnięty przez naszych kosmicznych sąsiadów na rytynową kontrolę do ich bazy gwiezdnej. Po kilku miesiącach sprawdzania papierów został odesłany na Ziemię. Ze statku zniknęły jednak plany naszych stacji wojskowych, a kilku członków załogi nie powróciło na pokładzie. Czyżby było to zaniedbanie naszych inżynierów, czy może Voronoi przejęli nasze tajne dane wojskowe? Jeśli tak, to mamy poważny problem. No ciekaw jestem, jak się to rozwinie, bo mamy i tak problem z Voronoi. Statek konstrukcyjny. Skoro już tu jesteś, to w zasadzie możesz też wybudować od razu tutaj stację górniczą. Alpha Centauri. DXL informuje, że sygnał nadawany został odszyfrowany. To wiadomość żałobna, pokojąca setki istnień utraconych w bitwach sprzed tysiącleci. Niezłomne przymierze prawdopodobnie padło ofiarą kłamstwa i zdrady. Wielka flota ulega zniszczeniu, zanim przybył wróg, ponieważ sojusznicy zwrócili się przeciw sobie. Najwyraźniej te wraki pozostawiono tam niczym dryfujące nagrobki. Ich załogi zginęły w wyniku precyzyjnych ataków skierowanych w słabe miejsca kadłubów. Obliczcie trajekty, dryfujące pole bitwy zniszczonej floty i aktualną pozycję, albo plus 8. Kurczę, no to jest ciekawe, bo ja nie wiem, do czego to prowadzi, szczerze mówiąc, ten event. Mielibyśmy bardzo dużo tutaj tych w Alpha Centauri do badań technicznych. Plus 8. Ale ciekawi mnie, co to jest to. Czy to czasem nie prowadzi do jakiejś zniszczonej floty i aktualnej pozycji? Zaraz zaryzykujemy to. Korporacja Gateway. Zauważono piratów. Stop. Log updated. Gdzie oni są? Boję alarmową mamy. Dryfujące po lewicy bitwy. Wskaż na mapie. Gdzie ono może być? O, mamma mia. Straszliwie daleko. Ale może jeden z naszych tych naukowców tam doleci. Piraci jeszcze, jakby było tego mało, w układzie Hasalet, czyli tutaj. Flota Mortem. Strasznie naokoło musicie lecieć. Jak teraz nas Voronoi zaatakują, to będzie kiepsko, ale musimy tutaj lecieć, niestety. Może najpierw lećcie tutaj, w to miejsce. Statek badawczy. A, ty nie masz co robić. Automatyczną eksplorację włączmy ci po prostu. Wszystkie jakieś tutaj. A nie, tu jest jeszcze ta. Anomalia, ryzyko 5% na czerwono, możesz się tym zająć w sumie. A my zajmijmy się tutaj upgrade'ami na planetach. Co my tutaj mamy? No właśnie, 440. To nawet w sumie tą drugą flotę można było Black Wolfa wysłać. Renfrew Shire. Tutaj jest co? Ten upgrade możemy zrobić. Laboratorium biologiczne dajmy, bo tam mamy bardzo mało. To możemy też upgrade'ować. I mamy możliwość usunięcia gdzieś jakichś tych oczyszczenia. Dobra. No trudno. Ziemia. Fizyczne to też byłoby techniczna placówka. No i na Argosie jeszcze to. Okej. Okay. Mamy część drugą misji Ala. Przypominam, że Al poleciał sobie ze stacji Corleone. No i poleciał gdzieś. Do układu Pouo. Statek Ala wylądował w pobliżu misji archeologicznej na planecie. To jest nawiązanie do wydarzenia, że tam było to plan tych przodków, ten prekursorów. Kolonia Karna na Pouo chyba to było. Tak, kolonia Karna tam była. Musiał uważać, ponieważ ciągle kręcili się na przedstawiciele korporacji. Na wypadek spotkania miał ze sobą legitymację prasową, jakby co podam się za reportera.
Niech sobie panowie z korporacji szukają artefaktu w więzieniu cywilizacji przodków. Co w końcu mogą tam znaleźć? Zasuszone mydła pod prysznicem lub kontrabandę więźniów? Pomyślał ironicznie. A nie lepiej poszukać instalacji zasilającej całe to więzienie? Nowe źródło energii może być cenniejsze niż całe to wyposażenie więzienia. No dobra, Al coś tam kontynuuje. Panie statek konstrukcyjny, ty lecisz... O kurczę, tu nie lecisz. To jak jesteś tutaj, to możesz lecieć tu na razie. A, może w sumie wyślijmy cię gdzieś tutaj. I tak zanim tam dolecisz, troszkę czasu minie. Gdzie jest ta nasza flota? O rany. Trochę to potrwa. Flotę Mortem można uzupełnienia wzmocnić. Tam mamy do 20 korwet. Co prawda te statki będą lecieć teraz za tym wszystkim, ale mniejsza z tym. Anomalia 10%. Hildegard Schaffer, mimo toksycznego składu wysokiego ciśnienia atmosferycznego planeta, ślady życia. Dobra, możesz się tam zająć. To jest pierwszego poziomu anomalia, dasz sobie radę. Stacji na razie nie rozbudowuję, bo musimy troszeczkę zwiększyć flotę. Co to jest? Wredne Orinti. To w zasadzie Exile mógłby to pobadać. O. Panie, ty się tutaj... Musisz tutaj tym zająć. A czy ci już nam wszystko tu rozwalili? Prawie wszystko. Wyczyścili nam cały układ, ale zaraz ich tu dorwiemy. Tak będzie szybciej. Amoniakalna biosfera. Vimas. A, to jest ten event, anomalia pierwszego poziomu. Toksyczne miejsce dla wielkości organizmów, bla bla bla. Tętniące życiem bionomia. Tamtejsze życie wykorzystuje jako rozpuszczalnik amoniak, a nie wodę i pod wieloma względami różni się od wcześniej powstałych modeli ekologicznych. Jego badania znacznie poszerzyłyby naszą znajomość ksenobiologii. No dobrze. Pokaz potęgi ludzkości. To już jest ostatnia historia na dzień dzisiejszy. W ogóle to będę musiał coś zrobić z tymi eventami, bo one nie po kolei mi wyskakują, nie wiedzieć czemu. No ale tu się będę może tym bawił w wolnej chwili. Karabiny i działka plazmowe za pół ceny. Nie musisz wstępować do armii, ale i tak możesz się bronić. Już dziś zwiększ bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich. Zobacz naszą ofertę już dziś. No dobrze, to mamy ogłoszenia różne. Zagrożenie ze strony Worlonów rośnie. Wow, a Centauri tutaj są. Ostatnio żeśmy chyba się z nimi skontaktowali, czy jak? Nie pamiętam w ogóle tego. Ups. Potężna. Czy myśmy w ogóle sobie ominęli Centauri? Większa. No. Jak to się stało, że ja to w ogóle ominąłem, ten Centauri? Czy ja już nie pamiętam, że w którymś poprzednich odcinku żeśmy nawiązali kontakt z nimi? Jak oni tutaj mają? Casus belli, materializm, militaryzm, autorytaryzm. No z nimi to byśmy mieli ciężkie przejścia. Chwila. Stop. Za dużo się tu dzieje. Naukowiec Zara Al-Hazmi umiera nieoczekiwanie w wieku 84 lat. Gdzie jest Zara? Po kolei... O nie, akurat Zara, która badała technikę kosmiczną. Zobaczmy, czy mamy kogoś od techniki kosmicznej. Akurat jak na nieszczęście nie mamy. Biegłość w przemyśle albo w technice komputerowej mamy do wyboru. W zasadzie... To jest obojętne. A, Conan jest dostępny w sumie. Tempo badań plus 5%. Na razie możemy przydzielić tutaj Conana. No tak, bo on był prezydentem, a teraz wrócił jako naukowiec do badań. Więc nie musimy w sumie rekrutować na razie naukowca. Nie mamy co prawda bonusu, ale trudno. Odbieramy przekaz. Kitri Archivists. To
Tak, tak, nieraz to słyszeliśmy, jesteśmy Kitri Archiwist, a wy to korporacja Gateway, witajcie miło mi, zbliżajcie się do naszej przestrzeni albo czeka was zagłada i tak dalej. A teraz wybaczcie, jesteśmy bardzo zajęci. A, to jest skostniała dominacja. Strażnicy wiedzy, upadłe imperium, fanatyczny materializm. Shuzang mówi w imieniu ludności korporacji Gateway. I nawet nas lubią. Co możemy z nimi się tutaj powymieniać? Informacje, łączność. Możemy im dać. Porozumienie badawcze w życiu nam nie dadzą. Łączności nam nic nie dadzą. A co by mogli nam dać? Kredyty? Nie. Nic nam nie dadzą. Nic nie chcą. Mają wszystko gdzieś. No dobra. Czyli tak. Nie wiem, jak to się stało, ale podejrzewam, że nie pamiętam z poprzedniego odcinka, że mamy tutaj Republikę Centauri. Albo się ona tak pojawiła mimochodem. Wybaczcie, ale jakoś tak mi się coś musiało omsknąć. Natomiast jak wygląda nasza sytuacja? No, Republiką Centauri bym się tak nie przejmował, aczkolwiek oni są potężni, więc teraz będzie z nimi problem. Najlepiej jakby się zaczęli z Worlonami bić. Jaka jest na to szansa? Materializm, militaryzm, autorytaryzm. Ci duchowość, militaryzm nie lubią nas, bo jesteśmy materialistyczni, głupcy i niewierni, więc tych też najprawdopodobniej nie lubią. Zamykają granice, ale ich nie mają casus belli wobec nich. No właśnie, więc to na razie w sumie jesteśmy w każdym razie chronieni przed tymi, jeszcze tak szybko nie przylecą. Jeżeli tutaj mamy upadłe imperium, no to w zasadzie myślę, że to pozwolą nam skolonizować. Oni są strażnikami wiedzy, więc się nie będą chyba burzyć o to, że my się tutaj rozprzestrzeniamy. Więc w zasadzie to miejsce może być puste, o ile oczywiście przyblokujemy tu Worlonów. Dobra, trochę się działo. Tu mamy kolejną czwórkę. Czyli zbuduj stację górniczą, statek konstrukcyjny. Tutaj już zaraz będziemy mogli to odtwarzać, a zobaczmy, co się dzieje tutaj z naszą nawiązaną łączność. O kurczę. Regan Commerce Exchange. Najwyższy kupiec, Krumklak i Tanka. Przemawiany w imieniu rigańskiej giełdy handlowej. Od ponad 1000 wasz lat organizujemy negocjacje, bla, bla, bla. Dobrze was widzieć. Gdzie wy to w ogóle jesteście? Regan Commerce. Nie nawiąż łączność. Pokaż mi ich. O matko, jak oni są daleko. Ale przynajmniej będziemy mieć gdzie wymieniać różne rzeczy. Murale obcych. Dobrze. Co, już rozwaliliśmy tamtych? Gdzie są ci piraci? Nie było żadnych informacji na ten temat? Hola, hola. No dobra, zaraz będziemy się tym zajmować. Powinny być statystyki bitwy, chyba że oni uciekli. Może tak jest. Sastram 4, skanowania powierzchni, oficer naukowy, dyegzaj, załoga statku, odkryli sztucznie wyrzeźbioną płytę skalną. Przetłumaczyć murale obcych. A, to tutaj będziesz miał te murale. No to tłumacz, kolego. W takim wypadku, skoro się tutaj znalazłeś. A, zobaczmy. Projekty specjalne. No właśnie, gdzie oni mogli polecieć? To jest pytanie. Do Hasalet lećmy, bo tam na pewno będzie ich baza, więc możemy zniszczyć im tą bazę i przy okazji sobie trochę minerałów uzyskać. Aizuk, Feunos, ryzyko porażki 5%, ok. Statek konstrukcyjny, ty odbudujesz tutaj wszystko co możesz. Stacja górnicza, począwszy najpierw od stacji górniczek z kredytami energetycznymi. A, tu są. 420, no dobra. Zobaczmy, jak flota Mortem sobie tutaj poradzi.
Radzą sobie na razie dobrze, aczkolwiek trochę osłony tracimy. Nie, spokojnie. Zderzenie z asteroidą. Pobliższy badania mniejsza asteroida złożona prawie z całości z metali szlachetnych plus 3. Dobra, to akurat jest daleko pewnie. Pięknie. Minerały 180, kredyty plus 100. To akurat jest tak jak trzeba. Lecicie z powrotem się naprawić. Natomiast ten statek... Aha, on sobie tutaj robi to, co ma robić. Chwila, za dużo się dzieje. Statek konstrukcyjny. Zbuduj stację górniczą, jak już tu jesteś. Statek badawczy. Ło, kurczę, jaka planeta. Nie wiem, czy bym jeden statek badawczy... Może zróbmy tak. Odkryj układ. Zbadaj układ. Odkryj układ, zbadaj układ sobie. Natomiast ty, jak skończysz tego Fonausa, to ciebie wyślemy w to miejsce. No dobra. Jak tam w Orlonii? Ło, kurczę. Tutaj nie przejęli na Maruzanie. Musimy się zbroić. Dobrze, mamy technologię. Tutaj mamy tak. Możliwość wybudowania czegoś. Co byśmy potrzebowali? W zasadzie to nam brakuje troszeczkę kredytów, ale tutaj nic nie zrobimy z kredytami. Co możemy tu zrobić? Węzeł energetyczny to się nie opłaca. Zróbmy tą placówkę. Albo nie, dajmy anuluj. Zamieńmy ich tak. I tu zbudujmy placówkę, laboratorium naukowe. Możemy oczyścić. Myślę, że ten byłoby warto oczyścić. O kurczę. Trzeba było się najpierw zastanowić, a później klikać. Ulepszone deflektory, bardzo dobrze. To nie potrzebujemy. Miotacze plazmy, obronę i punktową i tak na razie nie mamy gdzie chyba zamontować. Placówka nasłuchowa, laser drona. Weźmy ten miotacz plazmy, zawsze się może nam przydać. Czy mamy fizykę cząstek kogoś? Nie bardzo. W ogóle mamy tych naukowców takich średnich, póki co. Was możemy upgrade'ować, jak jesteście na słońcu, zanim tamci przylecą. Ships upgraded. Special project complete. Sastra. DXI dokonał częściowego tłumaczenia znalezionego murala. Zawiera olbrzymią ilość danych, a sam mural jest czymś w rodzaju prymitywnej biblioteki. Opisano na nim pobieżnie całą wiedzę techniczną obcej cywilizacji, która dominowała w tej części galaktyki około 80 milionów lat temu. Wiele tej wiedzy już posiedliśmy, ale mamy tu dane, które pomogą nam rozwinąć kilka technologii, nad którymi dopiero pracujemy. Taka ilość informacji oznacza kilkadziesiąt lat pracy dla naszych naukowców. Ale do dalszych prac tłumaczeniowych musimy mieć orbitalną placówkę badawczą. No dobrze, to skoro Exile jesteś wolny tutaj w pobliżu, to weź te szczątki sobie zbadaj. Okej, okay. W sumie tutaj też mamy wredne Orini. W sumie Exile może się zająć tymi na razie, co tutaj jest. Mortem się upgrade'uje. Corleone. Nie wiem, czy by tu jakiegoś nie wybudować. Mamy trochę minerałów. Więc jedną Distinction i na Normandii... Zwiększmy troszeczkę sobie tutaj obrony. Odrobinkę, bo na pewno te dwa układy będą pierwsze atakowane. No może też te, ale w sumie kluczowe nasze systemy są tutaj. A, Alpha Centauri możemy w sumie kolonizować. I to by było jak najbardziej sensowne. Zwłaszcza, że tu mamy betariański ten, więc to idzie do kolonizacji. Tylko teraz chyba musimy minerały wydać, bo nie mamy tych. O. Kredytów. Nie ze Stefan, z ziemi. 270. No trudno. Alpha Centauri 1, to tutaj mamy drugą. Zmienimy tutaj na... gdzie my tu mamy? Astore. Od Wojciecha. Astore. Ja bym dodał jeszcze Centauri. Będzie mi łatwiej
O, wow, wow. Okej. Okay. Jaki głód? Gdzie głód? Chwila, moment. Astore Centauri 1. Będzie mi łatwiej się zorientować. Gdzie jest głód? Renfrewshire. Do naszego miasta przybyła delegacja podziemnych kosmitów. A, to ci. Obcy błagają nas o jakikolwiek pomoc. Czemu nie możemy im pomóc? No trudno. Dobra, tu się dużo rzeczy porobiło. Więc tak, ty... Stacje badawcze. Ty. Rozwijamy się dalej. Alamak. Ty. Lecisz tutaj. Ty lecisz tutaj. Dobra, to już jest wszystko. Gdzie ta Mortem jest? Jeszcze w Gwieździe Bernarda, czyli już blisko. Ile mamy do tych niszczycieli? 11 miesięcy. Argos, upgrade. Techniczno. Spotkacie w układzie Mona Kidir. Gdzież to jest ten układ Mona Kidir? A, tutaj. Możliwe, że nawet nie dolecimy, bo tu będzie jakaś obca cywilizacja. Nun Aliens. W sumie oni sami pewnie z nami tutaj nawiążą kontakt, więc na razie lecimy sobie. Anomalia. Hildegarda kolejna 10% na zielono. Badaj, proszę. Mam jeszcze tą bolę alarmową. Ale podejrzewam, że to wymaga, żeby była tam flota gdzieś w pobliżu. No bo zajmiemy się tą boją. Dobra, ci się już upgrade naprawiają. No naprawiajcie się. Czemu się nie naprawiacie? To upgrade'ujcie się. Bardzo dobrze. Ślady bitwy zaraz. Dużo się dzieje tych eventów. Ty możesz zbudować tu stację górniczą. Tutaj mamy. Nie rozprzestrzenili się jeszcze. Nie rozprzestrzenili się. Dobra. Księżyc Hianchia. Ślady bitwy. Gdzie to jest? A, tutaj. Wiele wskazuje, że w ciągu ostatnich 5000 lat na orbicie wielka bitwa kosmiczna. Wysłać ekspedycję na cmentarzysko. Czy wy jesteście w stanie sobie z tym poradzić? Jeszcze nie. Więc na razie nic tam nie zrobimy. Exile'a tam pewnie wyślemy. Podejrzewam. Czy nasze statki się bardzo upgrade'owały według tak tego, co ja bym chciał? Tak, są upgrade'owane. Wszyscy mają deflektory lepsze. A te... Nie wiem, czy nie musimy też... chwila, moment. Chciałbym sprawdzić, czy na przykład, jeżeli jesteśmy na stacji, na przykład w bazie Normandia, mamy systemy obronne, tu mamy do upgrade'u, brak dostępnych ulepszeń. 1000-1100. Dobrze, na razie nie będę inwestował więcej. Te dwie muszą sobie jakoś tak poradzić. Natomiast mamy anomalię kolejną. Zajmij się badaniem. Renfrewshire. Zbuduj coś takiego. Mamy trochę mało energii. Statek konstrukcyjny. A gdzieś ty się tu znalazł? Aha, dobrze. To buduj stacje górnicze. O, to jest ciekawy event. Vorlon rywalizuje z Imperium Centauri. Bardzo dobrze. Dla nas bardzo dobrze. Większa. No właśnie. Jakby się zaczęli bić, to by mi bardzo odpowiadało. Większa. Troszkę już ci się zmniejszyli, widzę. Byli potężni, a nie są. No dobrze. 29 minut. Będziemy kończyć powoli ten odcinek.
Renfrewshire. Możemy coś oczyszczać, ale wolałbym na razie nie wydawać kredytów, zwłaszcza że mamy ich bardzo mało. Boja alarmowa. To w kolejności za chwilę. A, zatrzymane jest, nie zauważyłem. 1100, nie, 1000. Uzupełnij. Ty masz do 12. Porażka. Ojej, The Exile porażkę poniósł. Nie, to Hildegarda odniosła porażkę. A, no to nieszczęście, dobrze, że nie zginęła. Dobrze, co ty możesz tutaj robić? Następny ten system zająć. Dobra. Exile złapał Orinthi. Co to są w ogóle? To są małe gryzoniopodobne zwierzaki. Zamieszkują większość różnorodnych stref klimatycznych, globu, bla, bla, bla. Znakomicie. Więc teraz ty, co możesz tu gdzieś po kolei badać? Boję alarmową na pewno. Leć tutaj. Do tej boli alarmowej. Wzmocnimy sobie flotę Black Wolf. 450, to nazwa akurat pasuje nam. Natomiast ciebie wyślemy gdzie? W sumie możesz ten system zająć. Co tu jest jeszcze? Rywalizacja. Aha, rywalizują się wzajemnie, bardzo dobrze. Jesteśmy na minusie, więc musimy to bardzo szybko ogarnąć. Tutaj w zasadzie już jeden nasz statek konstrukcyjny ogarnia. No i na Alpha Centauri będzie fajnie, jak ją skolonizujemy. Aha, i wtedy będziemy na większym minusie jeszcze. Bo... Gdzie ty możesz lecieć? Zbadaj układ, sobie tam leć. Zobaczmy, co mamy za technologię. Limit dowodzenia floty i mamy wreszcie niszczyciele. Otóż to. Podtyka dłuba korwety, torpedy kosmiczne, działka, sieć kopalń 3. Kurczę, bardzo bym chciał na przykład punkty kadłuba korwety, ale tutaj mamy bardzo dużo. Ile tutaj mamy? Ile nam to zajmie? 78 miesięcy, trochę dużo. 77 miesięcy. 39 miesięcy. Technika kosmiczna. To by się nam przydało, kurczę, bardziej, bo byśmy mieli lepszą gospodarkę trochę. To z drugiej strony spowoduje, że korwety będą mocniejsze. Dobra, na razie weźmiemy punkty katuba korwety. Takiego potrzebujemy. Technika kosmiczna i nie mamy oczywiście. Biegłość w materiałach mamy tylko. To nam nic nie daje. Dobrze, myślę, że niszczyciele to będziemy już w następnym odcinku się nimi zajmować. Na razie dziękuję za obejrzenie tego odcinka, dziękuję za wasze historie, szczególnie Wojciechowi. No i cóż, zapraszam do następnych odcinków. Trzymajcie się, cześć!